touch my body. Ooh, just touch my body. Touch my body. Kochani, witam was bardzo serdecznie, widzicie, jestem bez makijażu, za chwilę właśnie się będę malowała, bo o 10 muszę zawieźć moją mamę do fryzjera, a ja muszę odebrać taką maleńką paczkę, więc zbieram się i niedługo będziemy jechać. I remember the night we brought you home like it was yesterday. Wrapped in cotton, pink and blue, that sweet look on your face. No idea what we were doing, fumbling in the dark. Sleepless nights just following our hearts. That's the tapestry. Jak widzieliście, zjadłam śniadanie, już się pomalowałam, ubrałam. Dzisiaj mam taką sukieneczkę na sobie z koronki w kolorze takim baby blue. Kupiłam ją ostatnio na promocjach w Kropie za, uwaga, 39 zł albo za 29, już teraz nie pamiętam. Taka zwykła, prosta. Mam rozpuszczone włosy, ale jak będzie tak gorąco, to pewnie je później zwiążę. No i co? I niedługo będziemy mogły z Wiką już wychodzić, odwieźć moją mamę do fryzjera. I powiem Wam, że już w tą sobotę, a dzisiaj jest środa, jest mój wieczór panieński. Zamówiłam sobie bardzo fajny komplecik, chociaż nie wiem, czy w nim pójdę, bo niestety jest z długim rękawem, a pogoda zapowiada się naprawdę piękna. Dobra, tymczasem idę na dół, zbieram małą i jedziemy. Kochani, my już jesteśmy w mieście, teraz idziemy na pocztę odebrać tą mini paczkę. Tylko muszę wyciągnąć Wiktorię, wózek już rozłożyłam, więc wkładam ją do wózka i idziemy. Kto tak pięknie sobie jedzie? Wika? Ja już odebrałam paczkę i sprawdzimy, co tutaj nam przyszło. Chyba to, co myślę. Nasze napisy. I tak jak myślałam, są to napisy Panna Młoda i Pan Młody. Więc zobaczycie, co z tego zrobię. Tylko muszę kupić biały spray, białą taką farbę w sprayu i będziemy działać. Wróciłam z miasta i uwaga, uwaga, znowu jestem w samochodzie, jadę po kolejną paczkę, po tą, o której Wam już chyba dzisiaj mówiłam, mój komplecik na wieczór panieński, o ile w nim pójdę, więc stwierdziłam, że już nie będę czekała, jadę sama od razu i będę miała po prostu z głowy, więc jedziemy, jedziecie ze mną, jak zawsze, kiedy nagrywam vloga. Odebrana, więc mogę jechać do domu. Przy okazji zrobiłam sobie maleńkie zakupy. Będę rozpakowywała zamówienie. Tutaj macie Paragon, sklep, z jakiego zamawiałam te ubranka i już Wam pokazuję. Sorry, że tak na podłodze, ale chciałam, żebyście dobrze zobaczyli. I to, tak jak mówiłam, jest taka spódniczka i top. Taki crop top. Pierwsze, co zauważyłam, to, że materiał jest naprawdę fajny, taki gruby. No ale właśnie, jest gruby, więc na pewno będzie mi w nim za gorąco. No zobaczymy jeszcze, jaka będzie ta pogoda. Więc może teraz zmierzę i zobaczymy, jak ja w tym wyglądam. Bo dostałam wskazówki od mojej świadkowej, że mam być ubrana na biało. I tak wygląda ten komplecik na mnie. On jest taki zabudowany aż pod szyję. I jedyne co mogłam się przyczepić, to że ten top mógłby być bardziej jednak obcisły, ale ogólnie prezentuje się naprawdę, naprawdę fajnie. I teraz będę miała wielki dylemat, w której sukience iść. Ona jest taka, widzicie, z lampasami tutaj po boku. Spódniczka też mogła być nieco węższa, ale nie czepiajmy się, na mnie przeważnie wszystko jest niestety za duże. Ale możecie pisać, jak Wam się podoba ten komplecik. Myślę, że nad morze, jak pojedziemy, to będzie idealne, jeśli nie nałożę go właśnie na wieczór panieński.
Jeszcze pokażę Wam później tą drugą sukienkę, ale o ile dzisiaj do mnie wróci, bo tak jak mówiłam, są małe przeróbki w niej, a jak nie dzisiaj, to jutro Wam na pewno ją pokażę. A tymczasem, tak jak Wam mówię, piszcie mi, jak Wam się podoba ten komplecik. Spódniczka jest taka przed kolano, więc fajna, długość nie jest za krótka. Przyznaję się bez bicia, ale sobie pospałam, słuchajcie, tak sobie odpoczęłam. No, ale należało mi się. Powiedzmy, że tak. Byłam przed chwilą u sąsiadki, bo mi nie zwęża, tylko troszeczkę zmniejsza tutaj sukienkę moją, tą drugą na panieńskim, bo nie wiem jeszcze, w której pójdę. Więc jeszcze musi mi delikatnie podłożyć na dole i będę mogła ją odebrać, wtedy Wam pokażę. A tymczasem zbieram się i jedziemy jeszcze raz do kościoła, tym razem już ze świadkami. A co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, ale to powiem Wam w następnym vlogu, którego za chwilę zacznę, że uwaga, uwaga, będzie osoba, która będzie nagrywała na Instastory, na Instagramie relacje z mojego ślubu. Jakieś tam krótkie urywki, zdjęcia, ale podam Wam jej nazwę dopiero, a w zasadzie jego nazwę, dopiero w następnym właśnie vlogu. Więc koniecznie czekajcie i oglądajcie. A my zeszłyśmy na dół, bo Daniel sobie jeszcze śpi. Aniunia dzisiaj postanowiła zrobić nam psikusa i wstała o godzinie 7. No niestety, i tak bywa. I kochani, zobaczcie, co się wczoraj stało. Wybiło mi 18 tysięcy widzów. Powiem Wam tak szczerze, że jest mi mega miło. Jestem aż wzruszona, że, bo to jest naprawdę wielka liczba i szczerze Wam powiem, że ja się nigdy nie spodziewałam, że aż do takiej liczby dojdziemy, że będzie nas tak dużo i strasznie się cieszę. Więc oczywiście chciałam Wam bardzo podziękować, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy, że podoba Wam się to, co robię. Chociaż nie ukrywajmy, robię raczej takie zwykłe, codzienne filmy. No nie jestem jakąś profesjonalistką. Nie mam jakiegoś super sprzętu, ale nagrywam i sobie na pamiątkę i tak naprawdę dla Was, bo również chcecie filmy oglądać, więc jeszcze raz dziękuję, dziękuję bardzo. I tak siedzę i coś mnie wzięło na gadanie, więc widzę, że troszeczkę moje zęby wyglądają już lepiej, jak tak patrzę. Zostały mi chyba wybielania 3 dni, więc naprawdę już niedużo. Efekt jest, wiadomo, że nie jest to spektakularny efekt białych zębów, ale słuchajcie, no nie ma się czego spodziewać, bo ja też nigdy takich mega białych zębów nie miałam. Ale jak za 65 zł, to jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo efekt jest naprawdę fajny. Jak za tą cenę, to mogę Wam już polecić, jeśli chcecie mieć białe zęby, bo macie na przykład wesele, jakąś studniówkę, już się w styczniu zaczną, a uwierzcie, że to szybko minie, albo po prostu chcecie mieć ładny, biały uśmiech. I przez to, że wczoraj rozładował się mój aparat, to nic Wam nie nagrałam, a dostałam moje ulubione chipcie z Kindera od naszego świadka. Dwie paczki, 10 takich batoników, więc będę miała co jeść. I moja świadkowa również dostała taki komplecik, więc tuczymy się do wesela. A co? Przyszłam na górę do pokoju, żeby się z Wami pożegnać. Przepraszam, że ten vlog nie jest aż taki długi. No tak jak mówię, jestem gapą, rozładowała mi się kamera, na pewno mi to wybaczycie. I co, muszę zaczynać nowego vloga, więc dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam, że jesteście ze mną przez ten cały tydzień i widzimy się już standardowo jutro. Pa, pa!